Zamieszkaliśmy w lankijskiej wsi w otoczeniu pięknej dżungli. Jak nam się żyje i ile to kosztuje? O tym Wam dzisiaj opowiemy. Wydaliśmy 29 tysięcy w sklepie spożywczym na Sri Lance. Nie pokazywaliśmy Wam jeszcze wcześniej, proszę Państwa, naszego ogrodu, także zapraszam na spacer, bo jest tutaj co oglądać. Pierwszą rzeczą, która wpadła nam w oko, jak tylko tutaj przejechaliśmy, jest to, że tutaj za mną, tam jest rzeka i tutaj pływają sobie takie ogromne nieraz warany. No niestety teraz akurat żadnego nie ma, ale pokażę Wam ujęcie z poprzednich dni, bo tutaj one naprawdę bardzo często sobie podpływały i tam gdzieś daleko w tych lasach na Morzu Nowym znikały. A nie wiem, czy wcześniej o tym mówiłem, czy Wam pokazywałem, ale w tym roku kupiliśmy sobie nowy obiektyw do naszego aparatu. Jest to Lumix 100-300 mm. I jest to obiektyw przede wszystkim do dzikiej przyrody. Sami widzicie, jakie tutaj ujęcia udało nam się nagrać w ciągu ostatnich kilku dni. Ptaszki, małpki. Co nie pokazałem, to za chwilę Wam jeszcze pokażę, bo naprawdę sporo się tego uzbierało przez ostatni tydzień, jak już tutaj jesteśmy. Ja się za bardzo na fotografii nie znam, ale może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć, w jaki sposób jeszcze można byłoby zwiększyć zasięg tego obiektywu. Słyszałem kiedyś, że jest coś takiego jak telekonwenter, który zwiększa nawet zasięg dwukrotnie. Także jak coś, to będę bardzo wdzięczny za informację. W ogóle jest tutaj mnóstwo ptaków. Nie znam nazw, ale jak dowiem się, jak one się nazywają, to albo Wam powiem, albo Wam napiszę. I zdecydowanie najwięcej jest ich z rana. Także od razu jak wstajemy, wypijemy kawkę, to ja chwytam w ręce aparat z tym oto obiektywem i ruszam tutaj na polowanie, pstrykam fotki, nagrywam zdjęcia. Trafiła mi się też jeden raz taka zielona jaszczurka i znalazłem gdzieś w informacje w internecie, że jest to zielona leśna jaszczurka, ale nie mam pewności. Czai się ona tutaj na drzewie, a kawałek obok jest jeszcze druga. Takie jaszczurki wtapiają się bardzo dobrze w otoczenie i łatwo je przegapić, ale nie u mnie, proszę Państwa, takie numery. Jak zauważyłem tylko coś takiego zielonego, jaskrawego, poruszającego się między trawą, to od razu ciach aparat. I gotowe. A tak to wygląda. Z drugiej strony są tutaj dwa domki, dwie wille, cztery mieszkania dla czterech grup. Jedna jest chyba zamieszkana przez gospodarza albo jakichś jego znajomych. Nie wiem. Tamten na dole, o tutaj, jest nasz. Tam ktoś mieszka u góry. I mamy sąsiadów. A tutaj na gałęzi czai się, proszę Państwa, papuga, chociaż nie ma pewności, bo kawałek się schowała za gałęzią. Wstydzi się troszeczkę. Jak tutaj przejechaliśmy, to gospodarz powiedział nam, że bardzo często można tutaj spotkać małpy. Takie czarne małpy, których jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I na początku powiem szczerze, że myśleliśmy, że trochę nam jakieś farmazony opowiada, ale jak jesteśmy tutaj już ponad tydzień, to powiem Wam, że bardzo często kręcą się one gdzieś tutaj po okolicy. Na naszym podwórku, w naszym ogrodzie są one bardzo rzadko, ale po drugiej stronie, tam gdzie są jakieś takie drzewo owocowe, wysokie palmy, w ogóle jakieś lokalne domostwa też tam są, to bardzo często je tam widujemy. I parę razy udało mi się już je tam uchwycić, a dzisiaj albo wczoraj z rana była ona koło naszego domu, na płocie sobie siedziała i też się nie wstydziła, mogłem sobie podejść z aparatem i elegancko. Jest jeszcze, proszę Państwa, jedna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie są to węże. Na Sri Lance można ich spotkać naprawdę mnóstwo. Czytałem na ten temat, węży, tych gatunków, które tutaj żyją, jest sporo. Ale nie ma ich tutaj u nas w ogrodzie, bo tak się składa, że ogród jest pilnowany przez ogrodnika, który tutaj cały dzień grabi liście. To nawet trochę Milenę denerwuje, bo to jest taki dźwięk grabi trzeszczący o liście. Cały czas tutaj pilnuje, podlewa, chodzi, sprząta i wydaje mi się, że jeżeli znalazłby się jakiś wąż, to on też zajmuje się tym, żeby go stąd usunąć w jakikolwiek sposób, ale ziomek mówił, że lepiej, żeby w nocy nie chodzić tutaj boso po trawie, bo jednak jakiś gdzieś może się zaplątać, a niektóre z nich mogą być jadowite. Zresztą, kto oglądał nasz pierwszy odcinek ze Sri Lanki, widział, jak ja widziałem węża normalnie żyjącego sobie gdzieś pośród domków.
Także tutaj trzeba naprawdę uważać. A my powoli organizujemy sobie już nasz dalszy pobyt na Sri Lance. Jeżeli nic się nie zmieni, nie wpadniemy na nic w ostatniej chwili, to najprawdopodobniej następnym kierunkiem, następnym przystankiem na Sri Lance będzie dla nas Park Narodowy Udawalawe. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Mamy już załatwiony transport. Znaczy nie załatwiony, ale mamy prawie dogadany. Wystarczy tylko przyklepać. Mamy też kierowcę, który zabierze nas na safari po Parku Narodowym i tam jest bardzo duża szansa, że będziemy mogli zobaczyć słonie w naturalnym środowisku, co bardzo, ale to bardzo nas cieszy. A tymczasem nie zanudzam Was już dłużej moim pierdzieleniem, pokażę Wam najciekawsze ujęcia, których nie widzieliście przed chwilą, a które udało mi się w tutejszym ogrodzie nagrać. I chyba przyda mi się jakaś wizyta u fryzjera, bo od ostatniej minął już prawie miesiąc. Jak ten czas szybko leci. Przed chwilą tam dosłownie, nie wiem, kilkanaście metrów stąd szedł tak ogromny waran. Jeszcze chyba w życiu tak wielkiego nie widzieliśmy. Na całe szczęście aparacik czekał tutaj gotowy, przygotowany z obiektywem i mogłem go nagrać, także teraz możecie go zobaczyć. Proszę Państwa, to aparat cały czas jest gotowy. Jeśli tylko zobaczymy coś większego przez okno lub jakieś ptaki, których nie widzieliśmy wcześniej, to od razu zrywam się, wyskakuję, aparat w rękę i szybko idę robić foteczki, nagrywać oczywiście tak, żeby nie wystraszyć. Bo jeden szmer i nie ma. A my zamówiliśmy sobie już tuk-tuka. Kierowca będzie za jakieś 2-3 minutki i lecimy tutaj do większego miasta, do Gale na zakupy, bo tam znajduje się jakiś taki większy supermarket, tam gdzie wczoraj byliśmy, przedwczoraj w sumie. To niestety nie było zbyt wiele produktów, nie było zbyt dużego wyboru. A tak pojedziemy sobie do dużego supermarketu, zrobimy duże zakupy i wrócimy tutaj z powrotem tuk-tukiem i będziemy mieli zapasy na kilka dni. I będziemy mogli sobie tutaj siedzieć w ogrodzie i cieszyć się tą piękną przyrodą. Za taki dość długi przejazd płacimy 4 zł. Także spoko. W ogóle podoba mi się tutaj na tej Sri Lance, bo no jest tanio i pięknie. Zobaczcie, jaki mamy ogród. Zakupy na kilka dni, żeby nie jeździć co 5 sekund. I wychodzimy opładowani, mamy zabukowanego tego tuk-tuka, a inny ziomek z innego tuk-tuka podbija do nas i mówi, że czy szukamy tuk-tuka. My mówimy, że nie, bo już mamy zarezerwowanego na aplikacji. A on mówi, pokaż. No, ja mu pokazałam, bo myślałam, że to on. I mówię, czy to ty? A on mówi, że nie. I obczaił, który to pan z tuk-tuka na nas czeka, ale pięknie tłumaczy, nie? No, który na nas czeka, podbił do niego i powiedział, że ma stąd zjeżdżać, bo nie wiem, bo oni chyba tutaj też mają problem po prostu z tymi kursami zamówionymi przez aplikację. No i pan odjechał, a my zostaliśmy na lodzie. Dzwonił do nas, mówi, chodźcie, ja czekam na was tam dalej i my z tymi szatami idziemy. Po prostu tragedia, nie? Ale tak jest i to nie pierwszy raz się spotkaliśmy z tym, że jeden kierowca przegania drugiego kierowcę. Ostatni raz mieliśmy taką historię w Wietnamie. W Tajlandii? W Wietnamie. Może. W Wietnamie, co z tymi dziewczynami w nocy. To w Tajlandii, a w Wietnamie. W Wietnamie, no też jechaliśmy właśnie autobusem i też była taka historia. Wydaliśmy 29 tysięcy w sklepie spożywczym na Sri Lance. Rupii lankijskich. Czyli około jakichś 360 zł naszych polskich. I to jest paragon. Proszę bardzo.
a to są nasze zakupy. Pokażę Wam, co za taką cenę, kwotę, sumę pieniędzy można tutaj kupić, a Wy dajcie znać, czy to Waszym zdaniem drogo, tanio, bo jestem ciekawa, już dawno w sumie takich spożywczych zakupów dużych nie robiliśmy w Polsce, bo robi to mama. Proszę bardzo, masło Astra, herbata miętowa, jakieś chyba jogurty małe, takie naturalne, nie wiem, soczewica, taki gotowy proszek curry kupiliśmy. To mleko kokosowe. No ale nie, no to jest proszek curry. Chyba, milk powder. No to nie. To co? Mleko kokosowe w proszku. To my nie mamy curry, żeby zrobić do tego. Wiem, mówiłem Ci, że nie mamy. No dobra, pokazuję, co mamy dalej. Chleb tostowy. Nudle. Płyn do naczyń. Mleczko kokosowe. Arbuza. Na arbuzie jest cena, to możesz powiedzieć. Nie ma ceny, nie widzę, bo jest takie zamazane, że koniec świata. Mleko. A ceny napiszemy tutaj pod spodem, bo nie będziemy teraz mówić. Jabłka. Jabłka. Awokado. Ziemniaki. Mango. Ogromne, pyszne, już widzę, że będzie pyszne. Może zrobimy mango sticky rice? Mamy. Może zrobimy mango sticky rice. Zeszyt. Nie wiem po co, ale jest. Gąbka do naczyń. Dżem. I tortillki. I to wszystko. Nie, żartuję. Flatbread. Żartuję. Jeszcze mamy dwie duże siaty. Ale chyba to, Patryk, pochowamy i dopiero to pokażemy. Bo to dobra. Mamy jakieś chrupki. Kolejne mleko. Mąkę. Będziemy robić takie chleb w cieście naleśnikowym, jest pysznie. Banany. Bananuńki małe. Malutkie. One są pyszne. To ja ogólnie nie lubię bananów, ale te są mega. Znowu jakiś serek czy jogurt naturalny. Ser, jogurt. Highland. Nie wiem. Górski jakiś. Papier toaletowy. Ważna rzecz. To jest przepyszne. Taka soczewica na ostro. Smażona. Fried. Smażona? Czy taka smażona, na głębokim pewnie, nie? Pewnie tak, no. Bardzo też. Tam, bo ma w składzie olej palmowy, to pewnie tak. Dobre i zdrowe. Makaron. Ciastka, lubię je. Orzeszki w czekoladzie, lubię. Fasolka zielona to jest. Jakiś ryż Patryk kupił. Czerwony. Czerwony ryż. Co kupiłeś? Rzodkiewka. Rzodkiewka. Biała taka. I co z nią zrobisz? Zjem. Przygotujesz mi na śniadanie. Bo ostatnio kupiłam tą maleńką, co Wam pokazywałam. Tragedia, weź to obieraj. Podobnie jak czosnek. Masakra, więc stwierdziłam, że teraz duża. Marchewki. 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 Ogórki. Ogórki uwielbiam. Dobra, jakaś parówka z kurczaka, ale nie wiem, co to jest. Lokalny przysmak. Oni w ogóle tu nie mają takich jakby świeżych, tylko wszystko mrożone. Wszystko. Ale kurczak też, nie? Był mrożony w sklepie. Tak. No. Kawa. Musli, żeby coś na zdrowo też było. Musli z cukrem, żeby coś na zdrowo było. Sugar. 7,30 gram na 100 gram cukru. No, widzisz, to jest. Dwie łyżki cukru. Łatwo. Kolejny ryż. Kolejny ryż. No też. Ja nie, też... to będzie się od sam ryż. No ten ryż taki, o, wiesz. Nie. To był chleb. Taki dobry chleb kupiliśmy. Potem on może poleży trochę, to może wróci do swojego kształtu. No. Ja. Pomidorki biedne już chyba też stygną, może nie. Kurczak. Tak, piersi kupiliśmy, ale nie mrożone, nie? Było. Mrożone, bo to wszystko, aha, było chyba tam mrożone. Makaron spaghetti.
Aha, jeszcze tam. No i jeszcze tu mamy ręczniki papierowe do kuchni. Chipsy. Chipsy, chrupki. Kasawa, one są super. Z czym? Kasawa. Jakieś takie zupki chińskie, coś ale nudle, jakieś takie. 20 jaj kupiliśmy. I co, już nie ma nic? I tak kupiliśmy mało? Jeszcze płór. Mało? Dziś chyba jeszcze jedna reklamówka była. A nie, już tak. Ją rozładowałaś. To wszystko. No i 3 butelki wody duże. I 3 wielkie butelki wody, takie jak ten, jak ta. I Patryku, cóż ci powiem, proszę robić kawę. No to czas na kawkę. I brać się za układanie. Ja mam ważną pracę do skończenia. Aha. Ja też. No to pochwal się tam, co tam ugotowałaś nam. Nudle z kurczakiem i z warzywami. I są smaczne. A to co? Ale tu mam tą soczewicę curry z mleczkiem kokosowym i też jest bardzo dobra. Nie wiem, czy to będzie pasowało jedno z drugim, bo trochę inny miałam koncept na ten obiad, ale jak jest, to jest. No to od razu próbuj i oceniaj umiejętności kucharskie. To jest pyszne, ja to uwielbiam. Oj, kot przyszedł. Ale oni też takie coś dają zawsze, nie? Jak dają, ale nie do nudli. Ale nie do nudli, do ryżu. Mhm, to jest pyszne z ryżem. No. Dobre. Ja jak ugotuję, to lepiej niż w restauracji. O, widzisz. To smacznego. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.